Cześć! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do wspólnego przygotowania bułki à la wąż. Jest to idealna bułka na przyjęcia, bo od razu po upieczeniu w tą bułkę wbiję małe koktajlowe pomidorki, dodam troszeczkę żółtego sera i będę miała wyśmienite kanapki. A przygotowanie takiej wężowej bułki jest bajecznie proste. Najpierw przygotowuję ciasto drożdżowe. Do miski wsypuję mąkę pszenną jasną, dodaję do tego wodę, drożdże, troszkę cukru, odrobinę soli do smaku, a także dodaję do tego roztopione masło. To wszystko mieszam, a następnie przekładam na blat i zagniatam do momentu, aż ciasto będzie gładkie i elastyczne i nie będzie miało żadnych nierówności. Tak wyrobione ciasto wkładam do miski i zostawiam do wyrastania na godzinę do półtorej, aż dwukrotnie zwiększy swoją objętość. Po wyrośnięciu ciasto przekładam, formuję taki mniej więcej walec i dzielę na mniej więcej 20 kawałków, w miarę równych. Teraz każdy kawałek delikatnie rozpłaszczam, zbieram jego brzegi, tak jakbym chciała uformować sakiewkę. W ten sposób napinam brzuszek jakby tej takiej mini bułeczki. I tą napiętą stroną układam do góry na blaszce. Te wszystkie kuleczki, które uformowałam, układam na kształt takiego węża. Czyli tak w kształcie takich zawijasów, aż utworzy się coś à la wąż. Zobaczcie, tutaj tak wygląda mój wzór. Tutaj na górze jest przyszły łepek węża, a tam na końcu ta najmniejsza kuleczka to ma być ogonek. I teraz taką bułkę zostawiam do wyrastania mniej więcej na 30 minut. Delikatnie w tym czasie bułeczki, te mini bułeczki podrosną. W tym czasie możecie ustawić, aby nagrzewał się piekarnik. Następnie wyrośnięte bułki wkładam do nagrzanego do 190 stopni piekarnika i piekę około 15 minut, aż się zrumienią. Prócz bułek do piekarnika proponuję również wstawić naczynie z wodą. Dzięki temu bułeczki będą miały miękką skórkę. Mój wąż chlebowy jest już upieczony, a nawet wystygł i teraz przystępuję do dekoracji. Czyli robię z niego małe kanapeczki, takie na jeden kęs, które będą idealne na spotkania ze znajomymi czy rodziną, zamiast jakichś koreczków czy po prostu małych kanapek. Takie kanapeczki możecie podać z czym tylko chcecie. Ja wybrałam ser i szynkę. Kroję na mniejsze kawałki. Przygotowuję również chili, to będzie języczek węża. Odcinam od chili małą końcówkę. A następnie w pierwszej kuleczce, czyli takiej małej bułeczce węża, robię nożem delikatne wgłębienie i wciskam tam tą końcówkę chili i robię jeszcze oczka z ziarenek pieprzu. I zobaczcie, już zaczyna całość wyglądać jak wąż. Teraz jeszcze tylko dorobię te mini kanapeczki. Na każdej małej bułeczce kładę po plasterku sera, wędliny lub co tylko chcecie. Do tego daję całego pomidorka koktajlowego albo połowę i całość spinam za pomocą wykałaczki. I tak ozdabiam całego węża. Mój wąż ma dokładnie 21 kuleczek, więc z tego będzie 21 małych kanapek, idealne na spotkanie ze znajomymi. I zobaczcie, tak prezentuje się taka niewielka kanapka. To już ktoś nadgryzł, jest bardzo smaczna. Pieczywo z tego przepisu jest puszyste, delikatne, miękka skórka, no i od razu jest gotowa kanapka. Pracy jest przy tym mniej niż przy krojeniu jakiejś bagietki, a jest to wiele, wiele smaczniejsze. A w dodatku na pewno spodoba się Waszym gościom. Nawet zaryzykuję, że będzie atrakcją wieczoru. Życzę Wam smacznego, zachęcam Was gorąco do przygotowania takiego węża chlebowego. Czekam na Wasze komentarze, łapki do góry i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!